Szczęść Boże, witajcie. Zapraszam Was na przygodę adwentową. To jest wprowadzenie w taką tajemnicę, która jest naprawdę poważna. Mógłbym powiedzieć, to jest adwent tylko dla dorosłych. Zapraszam Was do przeżycia adwentu w sposób szczególny. Sam osobiście nigdy nie przeżywałem go w taki sposób. Gdy myślałem, co Wam zaproponować na ten adwent, wtedy przyszła mi ta myśl, która troszkę mnie na początku przeraziła, a później rzeczywiście zachęciła do tego, żeby pójść. Wydaje mi się na głębie, bo rzeczywiście to jest takie zaproszenie, które jest wymagające. Chodzi mi o zaproszenie Was do księgi Pieśni nad Pieśniami. To jest szczególna księga, miłosna księga. Żydzi czytali ją dopiero jako ostatnią, dopiero jak byli dorośli, mogli czytać księgę Pieśni nad Pieśniami. Więc jest to zaproszenie dla tych, którzy chcą naprawdę pójść głęboko, którzy nie przestraszają się tego, co nazywamy miłością, która jest miłością oblubieńczą między nami a Panem Bogiem. Idę tutaj za tym fragmentem z listu świętego Jana Apostoła z 4 rozdziału, 16 werset. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. To spotkanie z Bogiem, który jest miłością, to spotkanie pełne miłości, jednocześnie pełne tęsknoty, pełne rozdartego serca, jakiegoś bólu. To jest spotkanie naprawdę na głębi. Czy jesteście na to zdecydowani? To nie jest propozycja dla wszystkich. Chcę zaproponować to tym, którzy naprawdę chcą ten adwent przejść drogą miłości. Ten adwent jeszcze jest w tym sensie szczególny, że jest bardzo krótki, chyba najkrótszy, jaki jest możliwy. Ale to też jest właściwe miłości, która tęskni i nie może się doczekać. Dlatego z 4 tygodni tak naprawdę mamy 3, które chcemy przeżyć bardzo, bardzo intensywnie. To jest też czas, kiedy chodzimy na roraty, to jest ten czas, kiedy staramy się wyczekać tego, którego kochamy. Jasne, że jakoś to się koncentruje przede wszystkim na Bożym Narodzeniu i na tym maleńkim dziecięciu, ale tak naprawdę jest to spotkanie z oblubieńcem, z tym, który ma przyjść, z tym, na którego czekamy, z tym, który nas zaprasza do miłości. Odczytam pierwszy fragment z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Wstań, moja przyjaciółko, moja śliczna, i przyjdź, bo już minęła zima, deszcz ustał i przeszedł, na ziemi pokazały się kwiaty, nadszedł czas przycinania winnic. W okolicy już słychać gruchanie synogarlicy, już figowiec wypuścił pąki i swoją woń rozlał kwiat winorośli. Wstań, moja przyjaciółko, moja śliczna, i przyjdź. Miłosne zaproszenie do tego, żeby przeżyć adwent z oblubieńcem. Pełne tęsknoty. Pamiętam takie spotkanie z żonami tych mężów, którzy mają pracę polegającą na tym, że wyjeżdżają na długie miesiące, a czasami lata. I ta tęsknota, która rodzi się w tych kobietach, jest niezwykła. To wyczekiwanie, które tak naprawdę jest znakiem miłości. Pan Bóg też w taki sposób chce do nas przychodzić i w taki sposób chce kształtować nasze serce. Żeby ono było przygotowane dla miłości. Żeby dzięki tej tęsknocie jeszcze bardziej się rozszerzało. To jest niezwykłe zaproszenie. Trudne, wymagające, bo tęsknota nie jest łatwa, ale jednocześnie bardzo rozszerzające serce.
Pozwolę sobie przeczytać następny fragment. Bardzo intymny fragment. Nocą, na posłaniu, szukałam tego, którego kocha moje serce. Szukam, a nie znajduję. Pragnę więc wstać, obejść ulice i zaułki miasta i szukać tego, którego kocha moje serce. Szukam, ale nie znajduję. To zdanie szukam, ale nie znajduję jest istotą tego Adwentu. Ale wierzę w to głęboko, że się doczekam. Że pamiętam mojego oblubieńca. Pamiętam takie momenty z Panem Bogiem, które były miłosnymi momentami. Kiedy dotknął mojego serca w taki niezwykły sposób. Za tym tęsknię, tego szukam. Za tym pragnę podążać cały czas. I nie ustanę. To jest moje pragnienie. To chodzenie po ulicach, właśnie w naszym wypadku jesiennych, może nawet już będą trochę zimowe, jakoś ponurych, jakoś smutnych. To a przyroda, która oddaje jakoś nasze wnętrze, ten obraz, który w nas jest. Ale jednocześnie jest to obietnica, która pragnie się spełnić, wypełnić. I wypełnić nie byle czym, ale tym, co najważniejsze, samą miłością. Oblubieniec naprawdę przyjdzie, bo obiecał. Możemy na Niego czekać, powinniśmy na Niego czekać. Wręcz bym powiedział, musimy na Niego czekać. Bez tego czekania tak naprawdę niczego nie zrozumiemy z miłości. Miłość jest potężna. Pieśń nad pieśniami mówi, jest potężna jak Szeol. Pamiętam kiedyś taką uwagę jednego człowieka, który mówił, jeżeli wypowiadasz do kogoś słowa kocham cię, to w tym momencie znajdujesz się w Szeolu, czyli w krainie umarłych. Dopóki ten drugi nie odpowie ci również tymi samymi słowami, ja ciebie też kocham, jesteś w krainie śmierci. To jest dojmujące doświadczenie, doświadczenie adwentowe, w którym rodzi się mnóstwo pytań, nawet wątpliwości, a jednocześnie to jest nieustanne czekanie na spełnienie tego pragnienia, które w nas jest najgłębsze. Bardzo was zapraszam do tej niezwykłej przygody, bardzo was zapraszam do lektury Pieśni nad pieśniami. W niej, pośród tych opisów oblubieńca, oblubienicy, ich spotkań, rozstań, powrotów, ale jednocześnie wszystko po to, aby ta miłość się dopełniła pośród tych wszystkich meandrów miłości, mamy szansę w nowy sposób spotkać Boga. Może w taki, jaki nigdy wcześniej nie był nam dany. W ten sposób najgłębszy. Bo Bóg jest miłością i pragnie nas uczyć miłości.